Specjalnie dla Was mój przepis na jajecznicę. To, co mam już przygotowane, to jest słonina wędzona. Ją sobie stopię na patelni. Jak się stopi, wrzucę tutaj posiekaną cebulkę oraz pomidory. Pomidory z puszki, mam włoskie pomidory z puszki. I to trzeba będzie chwilę posmażyć tutaj. Słoninka się roztopiła. Dorzucam cebulkę. Cebulkę trzeba zamieszać. Nie za długo, żeby nam się nie spaliła, tylko żeby się lekko zeszkliła. Zaraz wlejemy pomidory. Tu mam bardzo dobre pomidorki z puszki włoskie. I dam 1/3 tej puszki tutaj na patelnię. Pomidorki gotują się na patelni. Musimy je gotować tutaj tyle czasu, żeby one odparowały nam. Żeby nam się tutaj zrobiła już taka bardziej gęsta masa. I to jest ten moment, kiedy też doprawiamy. Ja tutaj biorę, tutaj mam zioła polskie, czyli takie polskie zieleninki suszone. Do tego użyję jeszcze trochę czosnku, tymianek, pieprz, sól. Oczywiście przyprawy według gustu. Dzisiaj akurat mam ochotę na taki zestaw. I nawet jeszcze dodam odrobinę cynamonu do smaku, ale taką niewielką nutkę, bo ona z pomidorem tworzy taką bardzo ciekawą kompozycję. No i już widzimy, że te pomidorki mają odpowiednią konsystencję, zrobiły się gęste, więc to jest ten moment, kiedy można dodać jajka. Ja dam 3 jajka akurat. To są wiejskie jajuszka, były dosyć małe, więc dorzuciłem jeszcze 4. I teraz nie rozbijam żółteczek, tylko sobie mieszam całość, tak żeby powoli ścinało się białko. Ważne jest oczywiście to, żeby to nie była zbyt wysoka temperatura, żeby nam się to białko nie przypalało. Przypalane białko jest ani smaczne, ani zdrowe. Więc jak długo jestem w stanie utrzymać tutaj te żółteczka w całości, to sobie rozbijam same, czy no, nie rozbijam, tylko ścinam same białka. Jak już mi się rozpadną te żółtka, to potem już bardzo krótka obróbka. W żółtkach jest dużo witamin i nie warto je obrabiać długo termicznie. Zdrowsze będą takie na wpół surowe te żółteczka. Więc to ścinam, tamto na wpół surowo i zaraz będzie potrawa gotowa. Danie jest gotowe. Oczywiście jak dla gościa można przyozdobić. Ja tutaj taką dużą porcję sobie zrobiłem, bo ja jem duże porcje, jem dosyta rzadko. Duża zawartość białka, duża zawartość tłuszczu, dlatego do tego chlebek już niesmarowany, nie trzeba niczym smarować, ponieważ i smak, i tłuszcz, wszystko tutaj jest w tym gotowym daniu. I za chwilę pierwsza degustacja. Chlebek śląski, oczywiście żytni, pszennożytni, ale żytniopszenny bardziej niż pszennożytni. No i degustacja tego posiłku, najpierw bez chleba. Jajko nam znika trochę. Smak jajka trochę znika. Przebija się słoninka, skwarki i ten taki posmak pomidorów złamanych trochę tym cynamonem, trochę tym tymiankiem. Dużo pieprzu. Ja lubię pikantne, więc jest dużo pieprzu. Jest pieprzne, jest ostre. No i teraz jeszcze z pieczywem, bo to docelowo właśnie jest takie danie. Świetna kompozycja. Naprawdę fenomenalne. Można podawać w miseczce. Można by było, jak ktoś lubi, posypać serem jeszcze na górę, żeby się stopił. Czy coś kwaśnego do tego dodać? Może śmietany? Tylko byłoby to wtedy danie bardzo, bardzo tłuste już. To jest wystarczająco tłuste danie. Ale jak najbardziej coś kwaśnego, ogórek kiszony do tego,
tak na surowo dodać na zagryzkę jak najbardziej. Może oliwki, czarne oliwki, myślę, świetnie by pasowały.